Ja się Maneczko, witam Was kochani w kolejnej części z zestawu podziemi z Diablo 3. W tym odcinku zajmiemy się łowcą demonów. Będziemy szukali wejścia do zestawu podziemi świętokradzkiej esencji. No i tradycyjnie będziemy udawali się do aktu pierwszego na dziedziniec posiadłości Leoryka, by znaleźć jakąkolwiek podpowiedź, gdzie takiego portalu szukać. Oczywiście po raz kolejny powtórzę, że mając pełen set na sobie, nie musimy lecieć bezpośrednio do posiadłości Leoryka, możemy udać się wprost do takowego portalu. Ale by formalności stało się zadość, my lecimy tutaj. Jak już jesteśmy na miejscu, podnosimy w stronę księgi. Księga podziemi zestawu, strona 52. Podążając szlakiem na południe, zgładziłem niezliczone rzesze piaskowych os oraz lakuni. Tam, gdzie trakt zbaczał na zachód, umieściłem w pobliżu starego, spróchniałego wozu swój portal. Zamierzam kontynuować podróż w kierunku zachodnim i napić się wina na bazarze. Brat Althum. Dobra, czyli wiemy, że musimy udać się do aktu drugiego. Musimy udać się do miasta Caldeum. Jesteśmy w mieście Caldeum. Idziemy do bram Caldeum. Lecimy, lecimy, lecimy. Omijamy wszystkie łapki. O, zabłądziłem. Nie idziemy na piście wina. Udajemy się tak, jak rozpoczynał się akt drugi, z pierwszym zadaniem. Spotykamy tutaj mniej więcej zaklinaczkę, która dołącza do naszej ekipy. Idziemy, idziemy. I naszym oczom ukazuje się wejście do podziemi zestawu. I co musimy zrobić, żeby wykonać te podziemie? 6 razy trafić 20 przeciwników pojedynczym wielostrzałem. W czasie walki w tych podziemiach nie wolno Ci zejść poniżej 50% zasobów dyscypliny. My nie możemy zginąć, bo poziom trudności gry nie wpływa na poziom trudności podziemi. Czyli musimy trafić 20 przeciwników pojedynczym wielostrzałem i musimy kontrolować zasoby dyscypliny. Myślę, że nie są wielce skomplikowane te podziemia. Bardzo łatwo do ogarnięcia. Więc jeszcze raz. Akt drugi. Płaskowyż z kowytów. Od wejścia z Caldeum udajemy się tutaj. Albo z płaskowyżu jeszcze możemy udać się na południe. Docieramy do wejścia do tych podziemi. Myślę, że bez problemu je możemy wykonać. Dobra, dzięki kochani za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w odnalezieniu tych podziemi. No i co? I do zobaczenia w kolejnej części. Dzięki, na razie, cześć.